wsiadłeś? Nie masz znajomych? Naprawdę? Dobra, nic straconego, ja też ich nie mam. Dlatego dzisiaj zrobiłem sobie własnego znajomego. Walić wszystkie osoby, które mnie hejtują was. I wszystkich jeba. Wszystkie zgody, które potrzebujecie, macie w domu. Zobaczycie, że to jest naprawdę bardzo łatwe. Zdradzę ten przepis na... Nie będę wam mówił gdzie, ale znalazłem. Podążajcie moim poradnikiem, który będziecie mieli kumpla. Superer. Idziemy do kuchni, pomieszać składniki. Powiem wam co trzeba, bo nie trzeba dużo. Chcesz mieć znajomego? To łapkę w górę w tym momencie. Ale jest czadowo. Napisz teraz komentarz, przyjaciel, a przejdź serduszko, będzie jeszcze lepiej. Dobra, idziemy do kuchni, ale napisz ten komentarz, proszę. Napisz, będzie fajnie. Chodź, pokażę ci jak zły przyjaciela. Normalnego. Juhu. Witamy! Przyjaciela nie jest tak trudno stworzyć. Później go trudno utrzymać. Okej. Okay. Słuchajcie mnie teraz, bo składniki są bardzo ważne, żeby to wszystko wyszło. Teraz jeżeli teraz zrobicie lipę składnikami, macie lipę. Potrzebne nam jest naczynie. Naczynie. No tak, naczynie normalne. A, fuj, co tam było wsadzone? Naczynie numer 2. Dwa. Okej, okay, ma naczynie numer 2 i naczynie numer 3. Ej, tu coś już jest! Ej, tu faktycznie coś już pływa! Żartowałem, więc tu pływa. Głupek! Witamy! Wiesz co tu pływa? Tutaj pływa jajko! Jajko, na pewno. Widzowie, przez 2 tygodnie zbierałem swoje wyciąg z ucha i pomyślałem, że dobra, do czego to się wszystko musi nadać, widzowie? Na pewno w tym przepisie będzie wyciąg z ucha, tak sobie wymyśliłem. Widzowie, ten przepis działa i wyciąg z ucha musi być. Wyciąg z ucha. O, wyciąg z ucha, to jest pierwszy składnik, zbierałem go 2 tygodnie, wyciąg z ucha. Okej. Okay. Składnik numer 2. To jest... Jajeczko na miętko. Surowe jajko. Surowe jajko. Oj, oj, oj. Już się boicie? Nie bójcie się, będziecie mieli swojego kumpla w końcu. Bo go nie macie, więc w końcu będziecie mieć. Teraz tak, kolejny składnik. Potatos. Ej, 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 ej. Potatos. To jest składnik numer 3. Potatos. Yeah, potatos. Składnik numer 5 chyba już. Teraz słuchajcie, bo to może być ciężko dostępne. Uniwersal z nawozem. Uniwersal z nawozem. Uniwersal z nawozem. Wszystkie składniki wam podałem oprócz jednego. Takiego tajemniczego składnika, który może akurat my nie będziecie mieli, ale możecie sobie go zrobić. Więc wam powiem jaki składnik to jest. ZW. ZW. Muszę iść. Muszę do łazienki na chwilę. ZW. Dużo dzisiaj było. Wiecie jaki to jest składnik, ale nie będę mówił na głos. Oj, kapie, kapie. Jest, ale dużo dzisiaj go, naprawdę, no nie, ej, nie sądziłem, że tak jestem w stanie. Ale no co, zadyszkę mam, to widzimy się za chwilę. O, zostało trochę. Zaraz wracam. Dobra, mieszajmy składniki, bo to jest bardzo ważne. Potrzebny tego będzie zamganek, no oczywiście. Benz! Dobra, widzowie, teraz słuchajcie mnie, bo jeżeli mamy ten garnek, mamy tutaj wszystkie nasze składniki, musimy, widzowie, to wszystko w dupce ci wymieszać, więc proste. Ojojoj. Dobra, wyciąg z ucha. Okej, okay, wkładam wyciąg z ucha. Oj, widzowie, no 2 tygodnie ucha nie czyściłem i tyle wyciągu z ucha. Okej, okay, lecimy dalej. Jajko. Oj, o, a
Ale ładnie wygląda. Okej, okay. Może to być obrzydliwe, widzowie, ale my tego nie będziemy jeść. Widzowie, to jest mikstura po prostu dla przyjaciela. To nie jest, że musimy to jeść. Nie jedzcie tego. Dny, a dna. O ja, ale dużo dna się... O, dużo dna. No ja jestem chyba już na dnie, że takie rzeczy robię. I wy! Nie! Ja chcę być przyjaciela, jestem z eksperymentem, dlatego takie rzeczy robię! Nie oceniajcie po okładce, tak? Okej. I teraz musimy najważniejsze, narysować, jak na znajoma wyglądać. Więc, no manie. Marker i rysujmy mu. Rysujmy, jak ma na znajomy wyglądać. Oczko, oczko i buźka. Mój znajomy będzie uśmiechnięty! Taki będzie śliczny, okej. Okay. Dobra, nasz przyjaciel ląduje do jajka. Okej, okay. Zalewałem to wodą, idziemy gotować. Dobra, nasza mikstura wygląda mniej więcej w ten sposób. I naszą miksturkę z naszym znajomym, który będzie w kąpieli, musimy położyć tutaj i zagotować. I nasz znajomy będzie się teraz... robił po prostu i on będzie... potem musimy go jeszcze do ziemi zasadzić, takiego, bo on teraz zażywa kąpieli, tak? Normalnej kąpieli. No. Widzowie, i teraz wszystkie składniki tu się połączą i będzie znajomy, więc czekamy. Znajomy! Juhu! W końcu będę miał! Dobra, na znajomy chyba po 5 minutach się zaczyna wygrzewać. No, robi się pianka taka. W przepisie było, że to chyba już, bo on nie ma się nam ugotować, on się ma nam tylko wykąpać. Więc chyba już. Wyciągam! Dobra, tak jak wam powiedziałem, znajomy już wygląda na całkiem ściętego. Fajnie wygląda jakby taki, taki jakieś alki, coś tak. No jak w kąpieli ma. Dobra, musimy go teraz, dobie, po prostu, no jakby wam to powiedzieć. Musimy go zasadzić, bo na znajomy po prostu teraz te wszystkie składniki się pomieszały i on będzie zasadzony. Dobra. Dobra, może wygląda to w sumie troszeczkę obrzydliwie. Ale tak działa, prawa fizyki działają. No świata nie oszukacie, no. Przepraszam. Weźmy jakąś łyżkę i w sumie bym go tak wyłowił. Okej. No fuj, fuj. On się nie chce łowić. Okej. Dobra, wsadziłem mu, okej. Ale go! Przepraszam. Pajek paruje. Wow, przyjaciel paruje nam. Nie. Dobra, i teraz jest bardzo ważny, kulminacyjny punkt programu. Musimy, widzowie, go zasadzić i poczekać 24 godziny czy minut tam było w przepisie. Nie wiem! Zrobimy po prostu tak, żeby wyszedł nam znajomy. Macie, że będzie fajny znajomy nam, okej. Okay. No. Więc dobra. Okej. Okay. Jak dobrze wiecie, znajomych poznaje się w biedzie. Dlatego musimy zrobić biednego sadzonkę. Okej, okay. Sadzonka robiona jest na biedno, więc tania ziemia z Auschana za 2 złote. Zasadzę mu. Okej. Okay. No obyło się prawie bez brudu. No nie rób! Jezu, wszystko musi być uwalone, ja chciałem znajomego! No wygląda to fuj, obrzydliwie, dobra, nie. Ja się pożygam chyba. No enter, kur... Ja się chyba pożygam, to nie wygląda jakbym miał znajomego poznać, tylko mieć potem kupę. Ale my tego nie jemy, ja powiedziałem wam, tak? My tego nie będziemy jeść, my będziemy go tworzyć. Dobra. No i czekamy. Dobra, wyłącza. No i właśnie teraz, widzowie, czekamy 24 godziny na to, aż on się pojawi. Mam nadzieję, że się pojawi. Dobra, ja teraz postawię kamerę i jak będziesz już wykluwał, to byście wszystko widzieli, okej? Okay? Dobra. Postawmy ją i czekajcie na wyniki. Mam nadzieję, że będzie przyjaciel! Dobra, widzicie? Zostawiam teraz tę kamerę tu i jak będzie się coś działo, macie wszystko nagrane. Macie, że ten znajomy przyjdzie do mnie. Bo chcę mieć w końcu znajomego! Proszę! Dobra. Czekamy! Ja spadam! Czekamy!